Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 17. ceremonii z tego niezwykłego miejsca mocy, które zostało mi wskazane dokładnie przed chwilą. I popatrz, jak pięknie jest związane z symboliką naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ dzisiaj porozmawiamy o idealnej wizji Twojego życia, jak tą wizję wysłać do Wszechświata, aby ona mogła zmaterializować się, by można ją było poczuć, zasmakować, kosztować wszelkimi zmysłami. I spotykamy się tutaj i każdy idzie swoją drogą i realizuje jakąś swoją wizję życia. Czasami wielu ludzi popełnia taki jeden zdecydowany błąd, że myśli, że to, co czuje ich ciało, czyli ich pojazd, który wybrali sobie, aby tutaj poruszać się w tym świecie materialnym, że te programy, które są zawarte w ciele, że to jest ich wizja życia. A to są tylko programy, które przyjęli od rodziców, wychowawców, otoczenia, globalnej świadomości. To jest nasz pojazd. To jest nasz samochód. Nim poruszamy się tutaj, w materii, na ziemi. I może mieć pewność, że Twoja dusza wyższa dokładnie wybrała taki, a nie... I Twoja wizja energetyczna stanie się materialna. I niech to miejsce, ta energia przemiany, to miejsce, które jeszcze kilka lat temu wyglądało zupełnie inaczej, niech będzie dla Ciebie tą motywacją, tą inspiracją, że wszystko jest możliwe. Nawet jeżeli czasami myślimy, że też moja dusza wyższa wybrała sobie takie cele, takie powołanie, takie zadania. Czasami trudno w to niezwykłe. Bo Twoja dusza wyższa jest tak mądra i jest tak cudowna i ma takie połączenie z energiami Wszechświata, że ona dokładnie wie, gdzie jest Twoja droga, rozświetlona droga. I nieważne, jaki mrok tutaj panuje na ziemi, bo to są właśnie te labirynty, to są właśnie te bariery, te trudności, w których doświadczasz siebie. Każda przeszkoda, każdy problem to jest tylko i wyłącznie nowe doświadczenie. Twoja dusza wyższa wie, jak ten problem rozwiązać i jak z niego wynieść to, co najlepsze. Bo gdyby tych problemów nie było, gdyby nie było trudności, to nie mogłaby poznać, jaka jest niezwykła, jaka jest wartościowa i jaką ma w sobie mądrość wyższą. Dlatego większość z nas, przynajmniej w części, inkarnowała właśnie na ziemi. Bo dokładnie tutaj, gdzie tak dużo jest mroku, gdzie tak dużo jest różnych dziwnych, ciężkich energii, to właśnie tutaj można najbardziej doświadczyć, kim naprawdę jesteś, jaka moc jest w Tobie, że możesz na to wszystko wpływać i zmieniać to pozytywnie. I 23 września nastąpiło również coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Nastąpiło to połączenie z siłą na tą ceremonię i pamiętaj, nie słuchaj złych doradców, którzy mówią, nie sięgaj do gwiazd i Ty jesteś również taką gwiazdą, taką energią, która tutaj w materii może stworzyć wszystko, czego tylko pragnie. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tego wsparcia, tych energii, tych inspiracji, tych motywacji, powiedz tej osobie o naszych spotkaniach. Poznajemy się po wibracjach, poznajemy się po energiach. Dziękuję i do naszego kolejnego spotkania w kolejny czwartek. Twoja Maria Bukart.